Witajcie w nowym cyklu Poznajemy Nieznane, w którym nie ruszając się z domu będę opowiadał o znanych historiach, a także o tych nowych, o których jeszcze prawie nikt nie słyszał. Dziś chciałbym poruszyć temat bardzo znany, wydaje mi się, że każdy z Was chyba widział to zdjęcie, mianowicie będę mówił o zdjęciu z Łem, z angielskiego miasta Łem, na którym to fotograf uwiecznił podobno ducha dziewczynki. O zdjęciu tym przypomniałem sobie dosyć przypadkowo, bo prowadziłem lekcje z moimi uczniami i zauważyłem je właśnie w podręczniku. Zacznijmy od legendy zdjęcia z Łem. 19 listopada 1995 roku właśnie w tym mieście miał miejsce pożar ratusza, który został zbudowany dokładnie 90 lat wcześniej, w 1905 roku. Niejaki Tony O'Rahilly wykonał zdjęcie płonącego ratusza swoim 200-mm obiektywem i po wywołaniu tej fotografii okazało się, że widoczna na nim jest postać dziewczynki, której oczywiście w momencie wykonywania tej fotografii tam nie było. Według legendy, która zaczęła żyć własnym życiem po opublicznieniu tej fotografii, dziewczynką ze zdjęcia była Jane Cherm, która w 1677 roku miała wywołać i zginąć w pożarze właśnie w mieście Wem. O'Rahilly wysłał swoją fotografię do Stowarzyszenia Badań Naukowych Zjawisk Anomalnych, które uznało, że na zdjęciu mamy do czynienia z tak zwanym symulakrem. Symulakr to nic innego jak obraz, który symuluje obraz rzeczywisty. Wydaje nam się, że widzimy coś innego, kiedy jest to zwyczajna iluzja. Według stowarzyszenia był to kawałek drewna, na którym wydawało się ludziom, że widzą właśnie dziewczynkę. Stowarzyszenie postanowiło jednak wysłać zdjęcie dalej do Królewskiego Towarzystwa Fotograficznego. Tam dr Vernon Harrison, który był byłym przewodniczącym tego towarzystwa, uznał zdjęcie mimo swojego sceptycyzmu za rzeczywiście prawdziwe. Mimo wyniku swoich badań dalej był zdania, że to nie dziewczynka, a efekt spowodowany przez układ dymu czy inne złudzenie optyczne. W roku 2005 zmarł autor zdjęcia z Łem, jednak zagadka nadal pozostała niewyjaśniona. 5 lat później, w roku 2010, miał miejsce jednak prawdziwy przełom. 77-letni wtedy Brian Lear przedstawił wyniki swojego małego badania. Pan Lear przeglądał mnóstwo zdjęć starego Łem w magazynie Shropshire Star, w którym znalazł właśnie takie zdjęcie, które zobaczycie za chwilę. Na zdjęciu tym jego uwagę przykuła postać dziewczynki, która do złudzenia przypominała tę ze zdjęcia z 1995 roku. Po bliższej analizie obu fotografii trzeba przyznać, że jest to coś więcej niż tylko przypadek, że zdjęcia są do siebie tak podobne. W opisie filmu prześlę Wam link do strony, na której zdjęcia są nałożone na siebie i będziecie mogli porównać je za pomocą różnych suwaków. Mimo ewidentnego podobieństwa obu fotografii, zwolennicy tego bardziej anomalnego rozwiązania zagadki dalej utrzymują, że na zdjęciu widzimy ducha. Nie tylko na zdjęciu z 1995 roku, ale również na zdjęciu z 1922 roku widzimy tego samego ducha według zwolenników tej teorii. No a niektórzy doszukują się jeszcze innego dna, mianowicie takiego, że zdjęcie wcale nie jest pocztówką, a jest kadrem z filmu i to ma obalić prawdziwość zdjęcia z 1922 roku. Szukają dalej rozwiązania takiego, które będzie pasowało bardziej do ich światopoglądu i tego, że na zdjęciu z 1995 roku rzeczywiście widzimy duch. Ocenę tej historii pozostawiam oczywiście Wam. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie dać nam łapki w górę, zasubskrybować naszego kanału, a również przesłać nas dalej i polecić nas swoim znajomym. Do zobaczenia już niedługo.